Cześć, z tej strony Kao, ze mną jest Kina i Madzia. Może jesteśmy. Po raz drugi. Jesteśmy w Don't Starve, tak? Tak, jeszcze nie zmieniłyśmy gry. Nie, tak. Chyba. Jeszcze żyjemy. Ale obawiam się, że to nasz ostatni dzień tutaj. Ej, co ja mogę zrobić ze swojej brody? Nie wiem. Tatarek? Majtki se zrób, jak wystarczająco długo zapuścisz. To wtedy będzie musiała golić, wiesz? Kalesony! Się opasa tą brodą. Jesteście obleśne! Ja nie znikam, że tam w brodę. O mnie, dobre! Afe. Ej, naprawdę zaczęła się na mnie kurwa srogo martwić, nie? A, i tam, a i tam. Czekaj, Teo wyjdzie z psychiatryka, ciebie tam zamknię. Zwolnię ci pokoik. No powiem się, że nie prędko! Nie, no serio, co mogę zrobić? Musiałam sprawdzić nawiki. Dobra, na razie schowam moje futerko. Po co się goliłam na zimę? Pewnie byłoby mi cieplej. Możliwe. Już tu chcesz jak udak? Wiesz co, ja ogólnie mam jeszcze 16 i będę musiała zacząć dżem z tego robić. Bo nam mięsa zabraknie. Mięsa niestety przy sobie nie mam. Ciemno! Ciemno i zimno i do domu daleko. Nie, no bardziej męsko z tą brodą wyglądałaś, wiesz? No. Teraz no. Tak trochę zniewieściałaś, Karolino. Łapy, łapy, łapy. A na nich piesku łapy, włączy? Łapy, cztery, łapy. Wiecie, że to jest ogólnie chyba czwarty raz w życiu, kiedy Ola się do mnie zwraca w ten sposób? Karolina? Raz mi to wręcz wykrzyczała, tak. Wtedy wiedziałam, że mam przepierdolone i żarty się skończyły. Ja lubię do ciebie mówić po imieniu, masz ładne imię. Wiem. Ja też je lubię, aczkolwiek chyba wolę zwrot Karola. Ale to myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. To i tak dobrze, bo jeszcze jakiś czas temu była nie wkurwiaj mnie! To ty tak mówiłaś, jak do ciebie mówiłam, Olu! No to mnie nie denerwuj, no! Nie lubię swojego imienia. Masz śliczne imię, nie znasz się. No. Wiesz, z obecnym prawem zawsze można zmienić. Prawda to. Jakby ona zmieniła imię, to chyba mi pojechają, po prostu czasnęła tą dzidą. Teo, możesz mojego ziazi nie posuwać. Koni nie ma, to se jakoś musi radzić. Ziazia mi odleciał, wracaj, Madzia. Nie. Jak grzeczna jestem, wikingowska taka jest. Znowu łapa! A! Sumienie mnie gryzie! Mówiłam, nie bzykaj, ziazi. Serio, chodźmy się bić, bo mnie naprawdę gryzie. No już idziemy. Idziemy. No dawaj! Chodź na pająki. No idę, no chodź! Tylko zaraz, ja muszę sobie zbroi zrobić, przecież ja nie mam. To czekajcie, ja mi idę golić tyłki. Za chwilę zmarznę, ale to nieważne, nie? A Ola, kamień grzewczy leży obok tego, skrzynki dla ciebie przygotowane. Właśnie. I sobie weź. Seriously? O, już mam. Żeby nie fakt, że widziałam twoje zdjęcia z młodości i mi twierdziła, że jesteś naturalną blondyną, gdy taką platynową. Ale będę zmieniać kolor włosów. Znowu? Znowu. No jaki to razu? Zobaczysz. Potem ci powiem, co by weter nie powiedział. Sinokoperkowy beż. No, też tak pomyślałam. No idziesz ty się bić, czy nie? Czy już się rozmyśliłeś? No idę, no biłam co mogłam. To chodź. To idę dalej. Ola, nie wiem, to najlepiej. A szłam gdzieś tam, ale biłam co mogłam. Taki dres na osiedlu, Boże. Nie, mam Ojej. Trochę inne skojarzenia i to dużo gorsze. Nie, nie. Tak, oczywiście pomyślałam o dresach na osiedlu. No oczywiście, ja też. Dupa! To jest odbyt, kobieto. No to przecież. To nie to samo? Poniekąd. No właśnie, któryś kokoń się bije. Będzie przerąbane. Ja go najojczę.
się zbadziłam przy tym. Dobra, następny. Chodź, tatu. Chodź, ta, bo mózgownicę muszę naprawić. Oś, kuwa. Ciężko, żeby tu mogło cokolwiek. Czekaj, Abi, pomagaj, ja pomagam, chodź tu lać. O, kurwa. Ojojoj. A ty coś tam znalazłeś? Takiego pana, który ma takie dwa kutangi przy ryju. Jest morsem. Aha, no dobra. I ma takie coś, czym dmucha. Rozbić ten kokon, wiesz? I sobie jak mniejszy postawimy koło nas. Zgadzam się. Abi, chodź pomóż. O. Czekaj, bo ja nie mogę już nic podnieść. Szkoda tych. Nie no, ja podniosę, bo ja mam miejsce w plecaku. No ja w plecaku, to ja też. Ja mam, wiesz co ja mam w domu? Słonia w karafce, wiesz? Cieszę się bardzo niezmiernie. Nigdy się nie chwaliłaś wcześniej, ale spoko, no. Bo nie pytałaś. No nie, nie. Co masz w domu, nie pytałam. Zimno. Idziemy się ogrzeć. Jeszcze ci krótko. No ale ja... miałeś kamyczka nagrzanego. No. Ona w ogóle nie wzięła ze sobą kamyczka, bo po co przez tylko se leżał obok skrzyni. Już go mam, dobrze? To se go włóż, bo był specjalnie ode mnie. Już sobie go włożyłam, ale zimny jest, kubaniutki. No... Nieważne. Na tę okoliczność nie pogardziłabym ciepłym. A, brawo ja, nie ma to jak se zjeść jeszcze ten... Mięsa potwora, no tak. Nie, no po prostu. O fuck, trafiłam w złą dzielnicę. Bo mnie tam nie było. No jakbym z tobą była, to bym trafiła na Bronx. A tak trafiłam w ule. A co, idziesz boso? Nie, akurat mam buty. Ale kto wie, co się wydarzy, jak je zdejmę. W sumie jak to moja postać 22 dni nie zdejmuje butów, a tak ciągle biega. Nie drąż tematu, błagam. Mamy burdel w skrzynkach. Nie podoba mi się to. W sumie na undergroundzie to my zawsze burdele robimy. No dobra, posprzątam. To tutaj ty możesz sprzątać. Magda dalej się upierdala. Nie, że wścinam. Żeby było czym palić i żeby było ciepło. Słuchajcie, zamiast znaleźć bawoły, znalazłam jakąś część mapy, która jest nieodkryta i dalej nie ma koni. Jezus, zima minie i ty tych koni nie znajdziesz. No to będziemy w dupie, wiesz? No, słyszę to już dość długo. I to takiej, nie takiej, wiesz, dupce, przyjemnej dupce, tylko takiej dupce, nieprzyjemnej dupce. Kamulec nagrzać. Zaraz spalę pół łąki jak nic. To wszystko pójdzie z dymem. 100%. Nie, bo podpaliłam drzewko, już jakiś tam jakiś krzaczek zaczyna jarać. Nie? Gaś. Nie, bo szkoda mi życia. To jest na tyle daleko, że nam się może nie przydać. A w ogóle to wam powiem dziewczynę, żeśmy trochę spitoliły, bo mogłyśmy te... Oj! Jak się nazywają te czerwone kulki do jedzenia? Meatballsy. Nie, te mniejsze, które się robi, z których się robi meatballsy. Berisy. Tak, mogłyśmy te krzaki z berisami poprzesadzać, bo podobno jak są chore to widać i wtedy wystarczy ten jeden przesadzić. A tak to trzeba je posadzić i podobno tylko na wieś jest okej. Okay. Okej, okay, to nie wiedziałam. Też nie wiedziałam. Takie protipy mi w komentarzach pisali. W sumie jak tu biegam, to mogę tych krzaków pozbierać troszkę. No, kubki mamy w sumie. No. Czy jak ja mam kamień schowany, to on się też grzeje, jak stoję przy ognisku? Tak. No? Nie musisz go wyciągać specjalnie na tą okazję. Nie umierę, bo ja cię nie podniosę, bo nie umiem. Trzeba zrobić te lecznicze, te łony.
Zaśpiewa jej Magda, wiesz, na zasadzie wstań, powiedz, nie jestem sam. Tak, tak. A nie, więc śpi, bo właśnie księżyc wstał i za chwilę zaśnie. Wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie. No i tam nie musisz wszystkim mówić, że jestem aż tak zła. Nie! Nie, kurwa, dobra, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mnie chciane pozdrowie, Waskina. To był ostatni odcinek Terrarii, tradycja do Starwa. No, Terrarii się dokończy, proszę bardzo. Nie, właśnie przeszliśmy przez etap, w którym zazwyczaj kończał serię z Terrarii, więc jestem dumna ze mnie i Mikusia. Gratuluję. Brawo. Jeszcze ze sobą rozmawiamy. Jeszcze. Śnieg zaczyna padać. No. A my ani kurtek, ani sweterków, ani nic. Ja mam ten, Gryffindora na sobie. Ale gryfoni siedzieli na dupie jak marzli. Gdzieś tu był odbyt, zaraz do niego skoczę. Tam po prawej. Dobrze, żeśmy ten jeden kokon rozbiły. A posadziłaś nowy? Nie. No. Ale nie chcę stawiać w tym samym miejscu. To ja nie mówię, bo że to potem jest za dużo, no nie? Ale tutaj wyżej od naszego obozu kawałek postaw. Albo postaw tam, słuchaj... Postawcie przy świnkach najlepiej. No właśnie, o tutaj patrz. Chodź, chodź, chodź. Poczekaj, muszę go wyciągnąć. Wow. Bo ja go gdzieś wcisnęłam, jeszcze nie o, wiem gdzie. O, jagódki znalazłam. Chciałam dla was podnieść ładną różyczkę i dostałam hita. Gdzie poszłaś? O no, tu, no, dobra. No, gdzie mam postawić kokon? No tutaj gdzieś postaw, o tu. Bo tu blisko świnków i koci szop i wszystko. I tutaj stawię gdzieś się w tej okolicy. Czekaj, się tak przebiegnie przy tym, przy brzegu. O. Idź go lej, bo się obudził. Gdzie są konie? Gdzieś popytoliła. Po mięsko. No, pająk ci wyskoczył. Chodź, pająku. Już. Super. Na górze mieszka samotna świnka, jakbyś chciała, wiesz? Nie chcę. Ale w sensie, że co, że się przytulić, zapoznać, mówić, czy co? Nie, no zamordować, bo ona tak, wiesz, że chce ciągle coś bić. Okej, okej. To jednak to moje przypuszczenia były jakieś takie bardziej standardowe. No, no. Sprzątam. Nie mam czasu na pierdoły. Na zabijanie. Ale bambuszki dostałam ładne. O! I że mam. Nie! Co zjadłaś? Ja? No to czego siedzisz? No bo mnie tu zgangbangowały te osy. A ja się na takie dzikie seksy z nimi nie pisałam. Przez to, że ja dalej biegam po tej mapie. Cholera wie po co, tylko tracę czas na szukaniu czegoś, czego tu nie ma. Ja nie mogę więcej tworzyć światów, ja w Terrarii zrobiłam zrąbany świat, w Dostarwie to samo koniec. Przy mnie, już ci daję. Nie chcę, wziąłem sobie białe. Kupy przy mnie. No bo... No sprzątam. Ty masz problemy z żołądkiem z tego powodu? Mniej więcej. Okej. Okay. Nie wnikam, nie zagłębiam się w temat. Masz tu jedną kupę. Do skrzynki. Kupę. Nie wiem, w którą tam. Daj mi spokój. Czy ktoś jeszcze myśli o tym, jak bardzo Magda się rozbestwiła? Ja? Nie, ja! No to na pewno, bo no, patrzcie, jak ona tę serię prowadzi. Poszła sobie z obozu, no już na trzeci odcinek jej nie ma. O, drugi, szlaje się, szuka sobie drugi. Koników. Przepraszam, poprzednim też się szlajałaś. No to drugi! Poprzedni przed poprzednim, niech ci będzie. A ty pamiętasz, co ja robiłam miesiąc temu? No oczywiście, na bank. Bo oglądam wszystkie twoje filmy. No, na bank.
Jakoś po wyświetleniach tego nie widzę. No bo ja oglądam tylko raz. Zimno. Opa. No to chyba już sprzątałam. Brawo! No dobrze. Super! To mogę zrobić burdel. Na nim mi się wasz. Bo co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Jeszcze deski i włosy i... O. Bardzo mi się podobała ta ostatnia opcja. Brzmi ciekawie. No. Ale ciężko ją znaleźć w tej ilości skrzynek. To zdecydowanie. Zazwyczaj tak bywa. Jakim cudem? Jak? Zobaczcie, ile on ma podkryte i zero kunia. Ach, muszę się nagrzać. Oj! Au! Teo! Ile razy mamy cię prosić, żebyś się nie bawiła, sama wiesz czym, na nagraniu. Tak, dokładnie. Nie mam pojęcia, co, o czym mówisz w ogóle, nie wiem. A znamy się od wczoraj. Tak. Zdecydowanie. Która z was ma kupy? Albo która wsadzi krzaczki? O, kto wrócił? Masz. Synocórka ciężkostrawna. Ale no to gdzie nie wsadziłaś? I że to niby ja ta, co się zabawiam. Czemu mi krzeczory wsadzasz? No żebyś to mogła posadzić. Super, już 4 posadziłam. To ja posadzę, a te okupy tam zaniesie. Ja się tego gówna nie chytam. No nie, jak to by mówił, że gówna jest przy niej. No. Nie ma, w skrzynce zostało. Ja idę się bić. To się idzie bić. Ja w ogóle miałam sobie coś sprawdzić, ale zapomniałam. No jak zawsze. Wiecie co, my nawet namiotu nie mamy zrobionego. Zaraz nam ogarnę jakieś namiociki. Zobaczcie, jak jest przytulnie przy tym ognisku. Wszyscy się tutaj zebraliśmy, no, dokładnie raczej, sobie raczej jak jest zimno, jak się wszyscy przytuliły. No kocham was, moje dziewczyny, kocham was. A tymi krzeczorami z jagodami można bardzo dobrze palić. Kurwa, tobą nie sprawdzi, jak się pali. Czy wy to kurwa słyszycie? No, słyszymy. Myślicie, że posmyra mnie po pleckach? No. Nie. Dobro, możesz to zrobić ty. Nie musisz ich tak atakować. Spokojnie, Jezus. Komuś się zazdrość odpaliła. A jak? No gdzie jest dzień? Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się z Nim, i radujmy się z Nim. Ola jakby się zastanawiała, to ostatnia wiadomość z WhatsAppa jest nieaktualna. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się z Nim. Jedna kurwa ubika, druga w kościele napierdala, nie. Możemy skończyć ten odcinek, proszę. Nie, ja idę krzeczą wysadzić. Teo, chwytaj się gówna i chodź ze mną. Nie, no, ja myślę na pająki. To pójdziemy, dzień krótki, zdążymy. No dobra. Chodź tu. Czekaj, kupę biorę. Dużo kupy.
Okej, okay, no. Mi tu ziazia przeszkadza, bo stanął gdzie nie trzeba. Przy tego zostaw, aniesz tam stanął gdzie nie trzeba. Jak one wstają na baczność. No. Myślałam, że więcej trzeba tej kupy. Nie, no jedną. Nie, no ale w sensie, że więcej krzaków masz. No mam, jeszcze dwa, tylko nie mogłam ustawić. Mi ziazia przeszkadzał, o. Jeden namiot czy drugi stawiać? To ty sobie chcesz tam stawiać? Ty sobie stawiać, ile chcesz? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? To ja też postawię jeszcze jeden. Dada. No chodź na te pająki. No już! Boże, no tacy biega tam i z powrotem, tu trzeba sprzątać, tam trzeba kupę przynieść, to ty myślisz, to się wszystko tak samo o, zrobi. Świnki się właśnie biją z pająkami. A to się nie robi samo? Ja się boję, że ja zahaczę świnkę, będzie miały przerąbane. To zostaw. To tam dobrze celuj. Nie zostaw, bo ja muszę bić, bo ciężko mi. No to na dół musisz iść, tutaj nie ubijesz. Muszę się odagresować. W sensie. O, jakie ładne dwa namyciki mamy. Śliczne, takie tipi. Pipi mi się kojarzy z czymś innym, znaczy pozdrawiam Balindurina, ale nie chcę tego łączyć z namiocikami. Tipi? Chcesz tipi? Dobra, okej, okay, usłyszałam coś nie innego. Nie pipi, tylko tipi. Ja wiem, że ja se plenię, ale bez przesady, no. To bardziej kwestia tego, że jestem przygłucha. To swoją drogą. O, jest. Macie, gdzie jesteś? W obozie. No chodź, się bijemy. No wieczór idzie, dobra, idę z tobą. Boże, im ciągle coś nie przeszkadza. Ja nie rozumiem. O, Boże, tupiła, chodź. Słyszę. Abi, chodź pomóż ty, a nie stoisz i się lampisz. Dzidę sobie wsać, a nie go łapą tłuczesz. No racja. Bo mi się jedna popsuła się. Dobra, dziewczyno, czekaj się. Chodź posprzątać, a nie. Która zgarnęła mój plecak? No, twój jest ten na górze. Nie, czekaj. Ty masz mój plecak. To i ała! Ty go wyrzuciłam. Ty zgarnął mój. No. Bo to jest dzień, który dał nam pan? Weselmy się i radujmy się nim. A potem będzie zmartwychwstał pan, nie? Tego nie znam. Nie będę śpiewać. Ale mogę zaśpiewać, że pan Jezus się zbliża. No bierz ten plecak swój. Przecież tu jest tyle dobroci. Czemu one zjadą? On mięso zawsze zżerają. Dobra, idziemy, bo mi Abi zginie. To będzie zginięta. Ja mam 40 HP. No to dużo. Ja nie mam wcale. Cię wskrzeszę i wskoczę w... Chodź do obozu na pucero. Już lecę. Proszę, ci się złapał, chodź. Czekaj, muszę ogarnąć, z czego tam się jeszcze robiło to, żeby ją postawić? Oddam ci moje serce. O, jest Abi, myślałem, że zginęła. Kurwa! To zabierasz 40 HP! No! Mam 1 HP, nie? Super. Jestem z was obu taka dumna. Ja pierdolę w namiot. Dziękuję. Ale jakbyś tak kurwa zabiła, to by były heheszki. Ja pierdolę. No tak bardzo. Chodź, chodź, kina, ja cię zaraz pocieszę. No wyłaź z tego namiotu. Nie! Żarty mi szykuj, siostra! No mam, dam ci do buzi i ptaszka ci włożę, bo właśnie miałam do ciebie. Dzięki, ale akurat mam najmniejszą na świecie ochotę na ptaszka. Prawie umarła, mama. I tak ci ptaszka wsadzę. Nieważne chyba, ktoś jest niewyżyty. Infomanka. A teraz wszystkie dzieci ładnie googlują, co to jest infomanka. Dokładnie. W sumie kto to jest?
To Madzia, wiadomo, nie, ale tak ogólnie. Bo wiecie, to jest problem. Nie wkurzaj mnie, że poszłaś po te rzeczy. No. Olka, no chyba zażartujesz. No tak, tak. Magda, dawaj, że... Chodź. Dawaj, że się już czas postawi... Kurwa, no nie, no nie wierzę. Biegnij w to. Z drugiej strony. Ja po prostu nie wierzę, że ty... Olka! Gdzie ty jesteś? Chodź. Masz jeszcze raz paszczę. Chodź. Czekaj, bo i tak się... Idź. Kurwa, czekaj, się maluch, kurwa, zajebał ty. Zatarł się. Kurwa, ja rozumiem, że zima. Różnie może być, aż się zatarło. Dobra, nie dawaj mi więcej, idę spać, kurwa. Dole. Ale ile radości w szczęścia za to mamy. Ja się popłakałam. Zatartym maluchu, kurwa. Olej trzeba wymienić. Nie, to trzeba kurwa mechanikę ogarnąć do tego silnika. Dobra, Olka, podnoś kieca, niech ja ci zajrzę pod tą maskę, no kurwa, że... Trzeba to naprawić, kurwa. O Boże. W ogóle to i coś upitrać. Ja raz coś ugotuję. Czego? No, a kto ptaszki kitrał po skrzynkach? Ja nic się nie ruszam, bo zmarznę. Super. Dobrze, że przynajmniej mam ten. Teraz bliżej plecaczek. Sazył kopnia w dupę. Kto wrzucił 4 mięsa potworów? Nie ja. 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 Nie miałam gdzie ich podzieć. A ty mi ptaszka wsadziłaś. Boże, nawet nie zauważyłem. W ogóle może cię wsadzę. Pół serca tylko, nie? No, no. I tu trzeba ci porobić te ta. Szociki. No. Ja się nie znam. Masakra, dziewczyny, już dawno się tak nie popłakałam jak dzisiaj. Do trzech razy sztuka. Kiedyś tylko robiłyśmy dobrze, teraz już ją doprowadzamy do łez. Ale z no. radości. Do oczywiste. Ola, weź ten meatballs. A! Ola, przyszykuj się, bo coś ci wsadzę. Bo to jest twoje, stój! No stoję. Weź je, może nie wsadzę. Dziękuję! Co? Wsadziłam jej takie nagrzane, daj spokój, będzie jej przyjemnie. To. O! Blisko się rozstegowałaś. No już byłam tak prawie, że doszłam, no. Prawie robi wielką różnicę. Pewnie byłoby prościej, gdybym nie zbierała po drodze od włoków i pajęczyn, ale to taki tam szczegół. No, no, no. Nie, spokojnie, tak się zdążyłam przespać i tak to co tam 40 HP w tą czy w tą, daj spokój. To za różnica, nie? Z czego się te szoty robiły? Trzeba jest fabrykę szotów, nie? Nielegalna fabryka szotów w Dunstarwie, kurwa. Ja będę pichcić meatballsy. Pichć, pichć. Czekaj, niech wsadzę jeszcze mięso. No idę sprofanować twoje zwłoki, wiesz? Odwłoki są jakby co w drugiej skrzynce. Dobrze. Tu jest 6. Plus 3 i... Masz. Ui! Trzeba się jeszcze jeden? Trzaskać. Nie mam kamyszków, znaczy tego ustrojstwa z kamyszków, ale zaraz idę trzaskać. A te takie nitro, no. Czy coś tam, tak? Tak. Ale nic się nie martw. Ciocia Kina pomoże. Przytulę, pogłaskam. Ui. Będzie dobrze. I proszę, ja jestem jak prawie jak nowonarodzona, no. No, no, idealnie. No. Zdrowiutka. Nowonarodzona tutaj robi dużo. Słowo i co, no. Ptaszek nam się psuje.
No cóż. Boże, trzy baba i tak się ptaszek psuje. Widzicie, panowie? Nie macie lekkiego życia. Tak w sumie to zaraz kończymy, nie? Nie wiem. No. Brakuje nam zgnilizny. Nie brakuje, jest w skrzynce. Nie. Brakuje nam zgnilizny. Ale jeszcze jednego szota dla ciebie mam. A to ile zgnilizny na to schodzi? 8. Jak trzeba zwykły kamień, to są same te ze złotem, nie? Złota mam akurat pod dostatkiem. No, a ja akurat potrzebuję nitra. Ale strzaskam będzie więcej na szuciki. Oj, znajdziesz, tak samo jak konie znalazłeś. Tu akurat znalazłam od razu. Co nie zmienia faktu, że brakuje nam zgnizny. Nie, ja zbieram grzybki, żeby było co do mięcha do takich. No ja cały czas dbam o to, żeby drewno było. To było głupie co zrobiono, ale nikt tego nie widział, to się wytnie. Tu mi się obraz z gry przyciął, nic się nie przejmujcie. A. Teraz pytanie, czy dojdę do obozu? Czy dam radę? A, tu jeszcze są jagódki. I mandragora. Ja marchewka. Mam 3 mandragory, jak będzie trzeba, więc spoko. Ja jeszcze sama nigdy nie znalazłam chyba. Albo raz. Dziewczyny, zapuściłam brodę, więc jak chcecie, to możecie przyjść się pomizać. Spoko. Dobra. Jezu, bo zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Nie mam pochodni! To sobie zrób. Nie mam trawy. No to chodź. Znaczy, nie wiem, o co chodzi. Nie! Nie! Olka, gdzie jesteś? Olka, gdzie jesteś? Na górze, zaraz będę w obozie. Dobra, mam świetliki. Miałam. Gdzie ty jesteś? Już gdzie jestem na górze? Blisko. Już jestem blisko! Tu! Chodź, chodź. Macie, troszkę rozświetliłam wam. Jezus. Chodź! Doprowadź. No to... Wiesz, jak budzi mnie wyszła, to byś umarła, nie? No wiesz, do 3 razy sztuka, nie? Stój! Kapelutek mi się popsuł. Strzelce jeszcze szota. Dzisiaj po promocji, kurwa. Sani tu 10, jak tu zaraz coś nie przyjdzie mi, nie pierdolę. Nie, zaraz ją kurwa trzasnę! Ja pierdolę, nie! Kończymy to! A nie, to ty kończysz, kończ kurwa! Tak, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, Teo, ze mną była Kina. Byłam, cześć. I Madzia. Byłam, pa. Pa. Pa.